Ten obraz Aleksandra Gierymskiego został zrabowany prawdopodobnie po upadku Powstania Warszawskiego. Przez lata uznany za zaginiony, powrócił do Polski i do Muzeum Narodowego w ubiegłym roku. Następnie pomarańczarka przez 14 miesięcy poddawana była 8-etapowej konserwacji prowadzonej najnowocześniejszymi metodami. Dziś obraz o przywróconych barwach, na nowo zabezpieczony, zawisł na swoim dawnym miejscu w Galerii Sztuki XIX wieku, dawniej Galerii Malarstwa Polskiego. Arcydzieło polskiego malarstwa, znane wielu wyłącznie ze zdjęć, można znów podziwiać w muzeum.